Siemano moi kochani, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną JJ. Hello. I przez cały dzień będziemy jedli jedzenie z Minecrafta. Dosłownie. Między innymi będziemy jedli na przykład takie oto dirty, ale przekozackie, co? No wygląda prawie tak samo jak w grze. Jest ziemia, jest trawa i zobaczymy jak to za chwileczkę smakuje. I jest czekolada! A żeby nie było za łatwo, to przy pomocy koła fortuny będziemy losowali utrudnienia. A jednym z tych utrudnień na przykład na kole fortuny jest lawa, a lawę zastępujemy ostrym sosem tabasco. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinku, no to zostawiajcie łapeczki w górę, JJ, jakiś 20 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek z jedzonkiem z Minecrafta. I z pewnością tutaj będzie albo Rogalik, albo Jacobi, więc zostawiajcie łapeczki w górę. No i jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Letyshops. Jeżeli lubicie robić zakupy w internecie i przy okazji chcielibyście zaoszczędzić troszeczkę pieniędzy, no to pobierajcie wtyczkę Letyshops. Dzięki niej, dokonując zakupów online, odzyskacie część wydanych pieniędzy. Letyshops poleca zaprzyjaźnione z nią firmy, a te w zamian za reklamę płacą za każdy zakup prowizję. A Lety dzieli się prowizją z użytkownikami w postaci cashbacku. Są to prawdziwe pieniądze, które możecie wypłacić na swoje konto bankowe lub PayPal. Aktualnie Letyshops organizuje konkurs, którym nagrodą główną jest Mercedes GLA 200. Aby wziąć udział, wystarczy, że wejdziesz na stronę konkursową, do której link znajdziesz w opisie. Za pomocą Letyshops dokonasz zakupów na Allegro za minimum 40 zł. I odpowiesz na bardzo proste pytanie. Dlaczego lubisz kupować na Allegro? Więc moi kochani, bierzcie udział w konkursie, bo konkurs jest naprawdę mega prosty, a do zgarnięcia jest przekozacki Mercedes GLA 200. JJ-ka losuje jako pierwsza. Błagam, co, mleko, bitą śmietanę. Please. Oooo! Dlaczego ja mam zawsze najgorsze? Ja zawsze myślę, a będzie lajtowo, a zawsze jest najgorzej. Zawsze. Trzymaj swojego dirta. Dzięki, myślałam, że w końcu zjem coś dobrego. Dodajemy troszeczkę lawy do dirta. Wystarczy. Nie no, co ty? Całe wiadro! Wiesz ile tu jest, kurde? Dobrze, teraz będzie gitara. O fu, ale to wali! Piasek z lawą! Jedziesz! O, twardy ten piach widzę! I jak? O, powiem ci tak, rozpoczęłaś idealnie. Zostawcie koniecznie łapeczkę dla JJ-ki. Jak smakuje? Tragedia. Tragedia, jak piasek z trawą. Czas na mnie? Co jest? Nie! Lawa! Znowu lawa! Teraz jak? Widzisz, to się zemściło, proszę. Możesz to uczynić. Proszę bardzo, dużo, jak najwięcej. Ile się da? To już? To tyle się dało tylko? Okej, okay, niech będzie, no spoko. Dla mnie bomba. Wygryzłeś sam ten sos. Ostry, nie? Czekolada z ostrym sosem. No. Powiem tak, lawa pali, pamiętajcie, faktycznie. I to w realnym życiu, nie tylko w Minecrafcie. Ale zarąbista. Czas na deser, moja kochana, odpalaj. Deser? To przed chwilą zjedliśmy deser. To był piach. Co jest? O kurde! To są slime bole. To są kulki slajmowe, szlam. Ale zarąbisty. Ej, ale to się aż chce ugryźć. Zobacz na to. No. Ale czaduwa. Z dodatkiem. Wiem, ale jakie pyszne, kwaskowate, dobra. Zarąbiste. Ja ci losuję dodatek. Dobra. Dodatek dla ciebie to... Mikstura ognioodporności! To jest mocne, jeszcze tego nawet nie otworzyliśmy, więc... To jest, moi drodzy, jak to smakuje. Oliwa z papryczkami. Zobaczcie, ile tam jest tego. Ile tam jest pestek. O kurczę, jak ja się tym niechcący zachłysnę i poleci mnie w tą dziurkę, co trzeba, ostre, ja tu umrę. Nie wygląda to dosyć przyjaźnie. Ciekawe, jaki alchemik to robił. Wygląda to jak zło wcielone, tak o, serio mówiąc. Ja lubię ostrą oliwę. Ale ona jest naprawdę, bo aż swędzi w nosie. Uwaga, o kurde. Galaretka. Z oliwą ostrą. O! To wygląda jak lawa. No cóż, co zrobić, widzowie? Lecimy! Krystian! Ostre? Nie powiem ci, niech cię to czeka. Ale ty też musisz zjeść tak całego slimebola, bo tak się je slimebole, bo jak nie zjesz go, to on ucieka z buzi i później coraz więcej ich ucieka. I one się tak klonują, klonują w nieskończoność, dopóki ich nie zabijesz. Sprawdźmy to. Tak, teraz ja tobie losuję i uwaga. Juni i uwaga. Bita śmietana! Nie, to jest mleko od krowy z Minecraft. Jedziesz z tym. Oooo!
To jest dziecko krowy z Minecraft i z slajma. Ja mam to przez całe wsadzić do buzi? Ja nie dam rady. Dawaj. Ja się pobrudzę cała. Ja nie zmieszczę tego nawet. Mówiłem, że się klonują. Dobre. Próbowałam, ale się nie dało całego. Okej. Jak oceniasz? 9 na 10. No i super, lecimy z kolejnym. Co teraz? No, uwaga, jesteś gotowa? No. Bum! To my zaczęliśmy od deseru zamiast od głównego dania? To chciało, los chciał. Mięsko. To mięsko. Jest ten pieczony schabik, tak? Czy wołowinka. Pieczona wołowinka. Wołowinka. I ja jem wołowinkę z... Uwaga! Nie! Mleko! Naprawdę! No niech będzie. Które? To jest twoje. Jesteś gotowy? Tak. Danie szefa kuchni. Ja pierdzielę. Powiem wam tak. Pierwszy raz tak będę jadł steaka i jest mi już smutno, że tak zepsuliśmy jedzonko. Ale i tak go zjem całego. Z bitą śmietaną! Medium rare. Tragedia, ja sobie nawet nie wyobrażam tego smaku i nie chcę sobie wyobrażać tego smaku, bo jest na pewno beznadziejny. Powiem tak, jak czuć bitą śmietanę mięso, to jest okropne, ale jakby ta śmietana już się połknie, to potem już jest gotowa, nie? Dramat. No tylko najgorsze mogę trafić właśnie to mleko. No ale chyba nie trafi się drugi raz mleko, trafi się drugi raz mleko. O! Czosnek! Mączka kostna! Ja lubię czosnek, więc dla mnie gituwa. Uwaga! Mączkuje. Jak myślisz, urośnie jak w Minecrafcie coś? Masz mączki kostnej trochę. Jak ładnie pachnie, aż ja bym zjadł, tylko bez bitej śmietanki już. O nie. Dawaj. Widzowie, mamy problem, bo to nie jest dopieczone. Dawaj. A ja nie lubię takiego dopieczonego. Dawaj. Challenge. Dobra. Hops. Hops. I co? Dobre? Daj spróbować, ja też chcę. Ale ten steak wyszedł petarda. Nie, bo ja nie lubię mięsa bez jakiegoś ziemniaczka albo chlebka. Ja oceniam w skali od 1 do 10 na 8. Lecimy z kolejnym. Ja daję 6. Cześć, Jajka. Co nam upichciłaś? Chlebik. Kwadratowy chlebek z Minecraft. Ej, fajny. Taki chrupiący. No, o. Mięciutki, świeżutki. Dobra. A utrudnienie? Tylko nie dla ciebie losuję. Losuję dla ciebie. Bita śmietana jest... Uwaga! O! Ziarna kawy minecraftowe. Strasznie pieprzysz sprawę. Próbuj. No jestem mega ciekawy, da go dużo. Zaraz będzie kichać. O, ale gryz solidny z pieprzem. I co? Trochę za dużo dało. Dobra, ciekawe co mi się trafi. Nie no, mączka kostna! No, będzie smakowało jak bagietka czosnkowa. Dokładnie, pieczywo czosnkowe jest szef. Kurczę, jest świeża, jest zarąbista. Oby takich więcej. Ale z oliwą jeszcze bym zjadł. Albo z lawą. To dawaj, podpuściłam go. Mikstura ognioodporności, a nie oliwa. To ty w ogóle się znasz na tym? A, sorry. Wygląda przepięknie, wiemy. Mało ostatnio grałam w Minecrafta. Dobra. 10 na 10. Kolejną potrawą jest... Kwadratowa marchewka, nie ma. Szapu, co oni ci zrobili? Biedaku ty. Miałeś 2,13 kiedyś wzrostu, teraz ile masz? Zostały po nim tylko kostki. Losuj dla siebie. I uwaga! Mleczko! Nie no, ja stąd idę po prostu już. I ta śmietanka tutaj na szaczka, dawaj. Zrób mu fryzurę. Ej, ciasta marchewkowe są spoko, Gryś. Wygląda jak babeczka. Zarąbiste. O! Stary piernik z niego. Twarda? Myślałam, że połamałam zęba. No jest spoko. A ja wylosowywuję. Co jest? Ziarna kawy. Nice. Marchewka z pieprzem. Dobra, próbujemy. Popieprzony szaku po prostu. Popieprzony szaku. Mogę powiedzieć. Marchewka jak zawsze smaczna, a z pieprzem nie. Z pieprzem jest ciekawsza, bo jest ostrzejsza. Ja wolę wszystko, co ostrzejsze. Spoko. Dziewiąteczka. 2 na 10 z bitą śmietaną. Nie dziwię się. I... O kurczę! Węgiel? Brokuł?
Broku? Burak! Przepraszam! Czerwony brokuł to jest. Widzowie, no, jeżeli wytrwaliście do tego momentu w tym filmie, napiszcie, że to jest czerwony brokuł, bo ona mi nie wierzy. A. Dobra. Mam nadzieję, że po raz 50 w tym odcinku nie trafi mi się mleko. A nie są to przypadkiem oczy Endermana? No, też tak może być. Może być, nie? Ja zjem dzisiaj buraka... z... wodą. Czyli popiję sobie buraka wodą? Proszę. Woda generalnie była przewidziana do tego, że jakby kogoś za mocno smaliło. Możesz zalosować jeszcze raz. A nie. Nie? Okej. Okay. A zalosuję jeszcze raz. Jednak tak? A tak. No to mikstura ognioodporności. To jest to. Jesteś gotowa? A dajcie spokój, widzowie. Dum, 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 dum. Patrz tak na to. Tak się los dzisiaj spójrz do mnie właśnie uśmiechnął. Spójrz na to. Wystarczy. O tak. Wystarczy. Wow. Jakieś płatki. Lawy. To były te. Laski od ognika. Pamiętajcie, jedzcie buraki, bo są zdrowe, ale burakami nie bądźcie. Później się sika na czerwono jak coś, ale to się nie przejmujcie. O kurczę. Jak ten pan burak? Ostry? Neterytowy. Ostry? Chyba tak. Mi się wydaje, że trafiłem na jakieś nasionko papryki. Widzowie! Co jest? Teraz będziesz odporna już do końca. I po co mi było to kręcenie kołem, jak i tak wypiłam wodę? I dla mnie utrudnieniem jest też woda. Dziękuję, ale ja sobie też zalosuję jeszcze raz. Jak ona jest taka twarda, to co, ja nie będę? Please, bita śmietana. Nie! Miksturowie! To samo, najgorzej! Ja dziękuję, no dobra. Nam sprzyja dzisiaj. O, teraz to chyba przegiąłem już totalnie. Smacznego, widzowie. Widzimy się w piekle. Przecież to pachnie jak jeden czosnek. Nie dotykaj mnie. To papryka. Mnie. No weź, będę ruda. Czas na ostatnią potrawę, a nią jest... Ciastki! Ciastki? Ciastki minecraftowe? Losuję utrudnienie do minecraftowego. Z czosnkiem. Mączka kostna. Gratulacja. Dziękuję, dziękuję. Teraz ja. Chcesz mi przymączkować? No, zaraz ci przymączkuję. Jak ci ja przymączkuję, to ty mi też przymączkujesz. To samo, mączka kostna. No to co? Niby z dodatkiem czekolady, a będzie to z dodatkiem pieprzu. Pieprzu, też gadam głupoty. Czosnku. Śmierdzi ten czosnek niemiłosiernie. Smacznego. I smacznie i zdrowo, nie? Chyba, tak? Tak. Moi kochani, to jest ostatnia rzecz, którą teraz zjemy. No, a teraz ja. Ja czuję czekoladę, już lekkie. Bo się nie wczułeś, a ja tak wziąłem tak delikatnie, tak patrz. Aha, patrzcie jak się je ciastko, jakby ktoś nie wiedział, tak się je. Ja już mam wypalone kubki chyba smakowe po tej ognioodporności miksturze. Serio, i po labie, na nie, dircie. No, wiecie jak to smakuje? Jak mama wam ukroiła torta, nożem, którym przed chwilą kroiła cebulę. Mi zawsze mama kroi torta po cebuli na urodziny. Zawsze. No tak to właśnie smakuje. Moi kochani, mam nadzieję, że się wspaniale bawiliście tak samo jak my. Wbijajcie do DJ-ki, subskrybujcie kanał, bo ona leci po 700 tysięcy. Pamiętajcie, żeby skorzystać z oferty Leti Shops. Link do Leti Shops i do pobrania wtyczki macie w opisie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!